Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, Kapiś, dzisiaj ze mną oczywiście Kilu. A, witam serdecznie, mordyco, tak. I jesteśmy dzisiaj na mapce Staropolska Wieś, lecimy z tą serią, wreszcie udało się zgadać z Kilem, że możemy pocisnąć ostatnie dwa odcinki. Były na singlu, sobie nagrałem, no bo ja mam przypisane serię do danego dnia, czyli środa, jest Staropolska. Oczywiście na poprzedni odcinek zapraszam do Kyla. Zobaczycie, co on sobie tam robił, fajną dosyć akcję. A w dzisiejszym odcinku będę sobie prasował właśnie tą sipmą. Może jakaś idealna nie jest, zwłaszcza te koła, ale to zrobić ważne, że jakaś jest. Postanowiłem, że pójdę sobie właśnie w okrągłe bele, ogólnie w bele, bo będzie później łatwiej czy to ładować, czy to tam mieszać, robić te ML i tak dalej. Zawsze tak naprawdę szedłem właśnie w bele i nigdy nie narzekałem, a z kostkami to różnie, jeszcze te małe kostki jak teraz tutaj mamy, no to będzie trochę, byłoby trochę zabawy. A muszę przygotowywać się właśnie pod krowę, dlatego prasuję sobie dzisiaj to pole, żeby była właśnie słoma dla tych krów, bo im się zawsze przyda, trzeba pościelić im. O, mam setkę, dobra. Co ty, Kilo, będziesz robił? No ja, wiesz co, generalnie teraz obsiewam sobie jeszcze jedno pole, które mam do... Aha, dobra. Daję sobie pszenicę dalej. Dobra, dobrze, dobrze. W kolejnych odcinkach jakoś tam, nie wiem, czy może w kolejnym, już zobaczymy. Będzie fajna akcja, bo będę potrzebował właśnie siano dla krów. No, a że Kilo ma łąkę, no to fajną akcję u niego zrobimy na tej łące. A we jak? Dwójkę. Czemu by nie? Będzie kupę śmiechu. O, możliwe. Pewnie, bo przy takich akcjach większych, no to właśnie zawsze jest jakaś beka. No 500 tysięcy mamy, już mówiłem, to w sumie mówiliśmy na ten temat tam u Kyla na odcinku. Po tym odcinku wyjdę z serwera i od razu wejdę sobie w pliczki, żeby to pozmieniać, bo to tak się mówi i się nie zmienia. No, ale to moja wina. Ja nie potrafisz dotrzymać tego, ty mówię tajemnicy, słowa. No, odezwał się. Dobra, za dużo tych belek tutaj nie wyjdzie, ale chociaż te, żeby z, nie wiem, z 6 wyszło, na razie 3, to 6 może będzie, albo 5, zobaczymy. Zawsze coś. No myślę, że 5 krów na początek kupię, także dużo słomy tam nie będzie potrzeba. TMR też tam tak naprawdę kilka ton tylko będzie wymagane tam na luziku. Wszystkie pola są właśnie zwapnowane, bo sobie wapnowałem te pola na odcinku. Ja właśnie tam, jak Kyla nie było, no to sobie nagrałem, mówię, ale tak jakoś super nie jest ciekawa ta akcja, bo wapno musiałem co... Pod moją nieobecność po prostu pół farmy mi chłop zmienił, nie? Ja żartuję. Nie. Znaczy wziąłem od ciebie kosa, to prawda akurat. O, patrz. I na się nie zapytałem. Wiedziałem. Na się nie zapytałem, ale co zrobić? Takie życie, że trzeba sobie jakoś pomagać, a że ciebie nie było, to mówię, ach, wjadę sobie. Jest karmnie. Tak jest, brama otwarta. A ja wszedłem teraz na tego sobie, wiedziałem, czy coś jest nie tak. A jak? Tak, świnie, Kilo będzie szedł właśnie w świnie, a ja w krowy. Obory są, no, dosyć drogie i tanie, czy ja wiem, zaraz wam w sumie pokażę. 60 chyba tysięcy i 40? Jak mówię, że 60 i 50 tysięcy, chleb 50, pasowisko dla krów 60. Także zaraz sobie przymierzę. Powiem ci, że i tak nie tak źle. Zaraz sobie przymierzę. Zobaczę, ile tam miejsca będę musiał zarezerwować właśnie pod tą oborem. I tam nie wiem, czy resztę sobie pole zrobię, czy... bo tam też silos mam postawiony na tym polu, czy po prostu jakieś biny jeszcze, jakieś pierdoły się tam ustawi. Chyba tak, a najwyżej jakieś pole się kupi, czy coś. Zobaczymy. No wiadomo. Ja tu się ugę na gospie, będę musiał trochę tych, kurde, maszyn poukładać, bo... realnie jest ładny rozpiździel. Za przeproszeniem. No... Chłop tak,
na odcinek. Wyjedzie, zrobi, przyjedzie, zrobi mi jaturkę, nawet mnie posprząta. Taki to właśnie jest sąsiad, no, brudas. Dobra, setka. No, nieźle. Ile tu już mamy? 3, 4. O, 5 bedów. No to spoko. Nie wiem, czy na odcinku będę je zbierać, niby fajna akcja by mogła być. Ale w sumie nie wiem, czy chcę się tak bawić. Zobaczymy. Gadaliśmy właśnie u Kela na odcinku, że prawdopodobnie, przynajmniej ja tak zaproponowałem, ja dzisiaj to już się tak rozgadałem, że już mi się normalnie plącze język. To dobrze, że się rozgadałeś. Znaczy, ogólnie dzisiaj dużo gadałem. I masakra. Generalnie... Rozgadany chłopak z ciebie po prostu. Nie, znaczy zależy w jakim towarzystwie. No, ale generalnie to zaproponowałem właśnie, że tą serię skończymy, jak wszystkie pola wykupimy. Trochę tych pól jest, bo aż 40. Po połowę, czy ja wiem, tak jedną trzecią już mamy wykupione. A że te pola są naprawdę małe, jak możecie zauważyć sobie. Małe, landy są tanie, także długo jakoś to nie zajmie. A na razie to... Oj, co to było, ty? Ta prasa trochę zbugowana, bo sobie jadę, ona skacze. Ale dobra. Co zrobić, takie życie. Te sipmy... O, znowu. Te sipmy do kostek kwadratowych jeszcze bardziej są zbugowane. Ale ten kamień tu trzeba uważać. Powiem ci, jak tędy sobie tak jeżdżę, to dziwnie mi się przyzwyczaić, że tutaj jest to pole, właśnie to po mojej lewej stronie, bo jak robiłem sobie tutaj serię singla, to ja tutaj silo sobie postawiłem. I w ogóle inaczej to wszystko wyglądało. Ale nie, na razie singla nie będę robił. Czekam też aż jakaś fajna mapka wy... No widzisz, no ta prasa jest jakoś walnięta, no. Nie wiem, co jest z tymi prasami. Tutaj też mam niby fajną łączkę. Także kiedyś może sobie kupię, ale na razie jak ty tam proponujesz... Ty nie masz kupionej, nie? Nie, chyba nie, czekaj. Ile ona kosztuje? A, nie, 39 tysięcy. Tu trochę jest, faktycznie. Nie stać nas. No, co zrobić tak? Jesteśmy po prostu zbyt biednymi rolnikami, jak... Oj, kurde. Kupować takie duże hektary i takie... O, panie, silo zbyt No, jak gdzieś? No, tutaj autor nie zrobił, no to muszę. No, a później zobaczymy, czy zmienimy mapę, czy co dalej będzie z tą serią, jak to wykupimy. Zobaczymy, bo na razie generalnie, no, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nowe mapy, powiem wam, że nie ma nic ciekawego. Niby coś jest, można byłoby coś nagrać z jakiejś tam mapy, no, ale szczerze. O, panie, ile to miejsca mi zajmie, to pasfisko. Ja pierdzielę. Co ty stawiasz? Nie, na razie nie stawiam, tylko chcę sobie zobaczyć, ile to zajmie miejsca. Chyba, żebym zrobił sobie coś takiego. Tak, tutaj to drzewo byłoby na pasfisku najwyżej. Tu byłby wjazd. Ja pierdzielę, powiem ci, że nie przemyślałem tego. Że aż tak źle będzie. Chyba, że mam inny pomysł, panie. Proszę ja ciebie. Proszę pana. Jaki? Bo tutaj jest fajny landzik. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, jakbyś mógł. Tutaj, ta łąka. To jest, tutaj jest Tuna. Właśnie płasko fajnie, żeby ją sobie wykupić. Ewentualnie skosić trawę, to zobaczymy, ale żeby tu właśnie kupić. Bo... Ta łąka ile kosztuje? 38. To nie jest... Dobrze, no, 38. Nieźle, bo to jest właśnie fajnie płasko, bo tutaj no, jest zróżnicowany nieźle ten teren. To znaczy, u mnie tutaj to w miarę jeszcze jest płasko, ale tam bardziej jak pojedziemy w tą stronę mapy, no to jest strasznie ten teren zróżnicowany. No tutaj u mnie to jest bardzo rozróżnicowany teren, u mnie na przykład przy gospie, nie u ciebie jest tak bardziej płaską generalnie. Zgadza się, no także myślę, że tutaj tą łączkę się kupi i tutaj to pasfisko dla krów również się kupi tą oborę, bo tu będzie dosyć pasować. O, myślę, że jakby tu ustawić. Dobra, to jakoś się tam ustawi w przyszłości. A ty masz ładnie wszystko poukładane. Oczywiście, tak, ja to dbam o maszynki. Zawsze trzeba umyć po robocie i tak dalej. Chociaż na tę prasę akurat nie umyłem, ale to spokojnie poza odcinkiem umyję. O, chyba coś takiego bym wtedy postawił. Dobra. Także co, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie, podajcie do Kyla i widzimy się za tydzień w środę z tą serią, a wcześniej u Kyla prawdopodobnie. Także trzymajcie się, na razie, cześć!